Dziś zabierzemy Cię do opuszczonej szkoły w małej wsi, położonej daleko od jakiejkolwiek większej miejscowości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wieś ta jest nieoficjalnie zwana polską stolicą staroobrzędowców. Kim oni byli? Tak w skrócie, to ludzie, którzy nie uznali reformy upodabniającej obrzędy liturgiczne kościoła rosyjskiego i w związku z tym zmagali się z licznymi prześladowaniami. Duża część ocalałych starowierców uciekła z Rosji i osiedliła się w byłych republikach Związku Radzieckiego, a także w Polsce. Na dzień dzisiejszy liczebność tej grupy szacuje się na około 3 miliony wiernych na świecie, a w Polsce jest ich niespełna 700. Tym bardziej ciekawe jest, że w małej wsi, którą odwiedziliśmy, są aż dwie świątynie staroobrzędowców, zwane molennami, gdzie na całą Polskę przypadają 3-4 czynne świątynie. Sama szkoła, pomimo licznych protestów starowierców, została zamknięta w 2004 roku z powodu zbyt małej liczby uczniów. Mimo upływu lat gmina nadal nie zagospodarowała opuszczonego budynku, który powoli popada w ruinę. Nocna eksploracja opuszczonej szkoły w małej wsi, zamieszkałej przez dość rzadką grupę wyznaniową, zagwarantowała nam wiele wrażeń, co możecie zobaczyć na naszym filmie. Może da się stamtąd coś wyjść, żeby coś podstawić tutaj? To znaczy, to jest wysoko. No. Patrz, nie ma czujnych ruchów w rogach pomieszczeń. To nie było takie łatwe wejście tutaj. Chodzimy na tamtą stronę od ulicy, bo... Dobrze. No bo wiesz, żeby nie świecić. Idziemy na to do głowy. Co? Miałeś u siebie w szkole pan?
To na szybko. To na szybko, bo tam jest dom. Piecyk kaflowy. Przytłumiłem światło. Patrz, jakie leżanki. Klasa 1-2. Klasa 1-2. Jesteś tam czy pusto? Pusto. To ja nie wchodzę. Co, chcesz się podpisać? Piwnica? No. Kurze. Elegancko. To co? Najpierw piwnica. Elegancko. Roku śmierci. No zobacz, jak jasne, czego ty się boisz. Piec na opon, ale komarów paciłem. No to tak samo było tam. O, one chcą nas zjeść. Patrz, jakie zbiorniki na olej chlebowy. No. No bo po ostrość kamery. To poleż śmierci, co? Strasznie. Czemu to tu stoi? Creepy. No trochę tak. Masz w razie, żebyś jakieś urządzenie elektryczne nie masz? Kit zaworki? Kit zaworki z niej zrozumiałam. Poświecę ci? Mhm. O Boże, to jest kryształ. Tu nie byliśmy. O, trochę jak w schronie, co? Jezus. No. Trochę jak w schronie. Mm-hmm. Jakiś silniczek. No zobacz jeszcze. Nic na regale? Nic tutaj nie potrzebuję. Flakonik kryształowy. Patrz jaki palik. Myślałem, że to ten. Polegaj, patrz jaki palik. Myślałem, że to amunicja.
Zajrzyj do tej szafy. Zajrzyj. Pusta. Boiler. Co? Boiler. Mhm. A co się? Trochę się zarobowało, no. Masz? Bezpieczniki wykręcone. Dobra, idziemy na górę. Bardziej się stresuję tą górą. O panie. Strych. Dobra, tu są okna, tam nie świecą. Chodź dalej. Tam wiesz co, są okna, dlatego ja... A, tam? Ostrożnie ze świeceniem. Mm-hmm. Tutaj są okna. Nic nisko. Trochę mebli. Wejdź trochę, tylko niedaleko. Chciałem już pozabijać lekko ściany. No to... Chyba, że to już ktoś odrywa. No to zobacz. To jest tam. Czyli... Jest jakieś rurki. Przywód tam jest. Świecę tu dalej, przywód.
co? Spadanie?